1990 roku. Komunistyczna władza dusiła wolność. Nie pozwalała na godne życie. A ja rodziłam się w domu. Rodziłam się w fabryce. Rodziłam się na ulicy. Z głodu wolności, ze sprzeciwu, z marzeń o innej Polsce. Próbowali zatkać mi usta. Próbowali zastraszyć, ale ja rosłam w sercach, w wolnym słowie, w żądaniach zmian. Dzięki tysiącom tych, którzy mieli nadzieję, którzy wybrali, bo byli razem. Dlatego nazwali mnie Solidarność. Narodziłam się w Polsce w 1980 roku. Wieczór Państwu. Bardzo proszę o powstanie. Sztandar Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Regionu Podbeskidzie wprowadzić. Do hymnu Solidarności. Dziękuję, proszę usiąść. Hymn Solidarności, który przed chwilą odśpiewaliśmy, jest autorstwa Jerzego Narbuta. Muzykę do niego napisał Stanisław Markowski. Proszę Państwa, pozwólcie, że na rozpoczęcie tego spotkania zacytuję jeszcze inny wiersz, inną piosenkę. Nie zapomnijcie tamtych dni, dni pełnych wiary, niepokoju i nadziei. Tych dni sierpniowych, co sprawiły, że więcej nas łączy, niż by mogło nas podzielić. Nie zapomnijcie tamtych dni, nie zapomnijcie. Każdego roku przy kolejnych rocznicach sierpnia 80 roku przypominają się słowa tej piosenki Macieja Pietrzyka. Dziś spotykamy się w Skoczowie, w mieście, w którym możemy to śmiało powiedzieć, nie zapomnieliście o tamtych dniach. Dowodem tego są liczne upamiętnienia Solidarności i ludzi z Solidarnością związanych. W tym to najnowsze upamiętnienie, pomnik, którego poświęceniu przed chwileczką uczestniczyliśmy. Dziękujemy Wam za to, za tę pamięć o tamtych dniach, za pamięć o Solidarności. Przed rokiem pandemia uniemożliwiła nam zorganizowanie tej uroczystości. Była ona planowana dokładnie rok temu. Dziś spotykamy się w przeddzień kolejnej rocznicy sierpnia 80. Można powiedzieć, że w ostatnim dniu jubileuszowego roku Solidarności. Także udało nam się w tym roku z 40-lecia zorganizować tę uroczystość, doprowadzić do odsłonięcia poświęcenia
obelisku Solidarności i do tego spotkania, które zainaugurowała uroczysta msza święta w Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W imieniu organizatorów Zarządu Regionu Podbeskidzkiej NSZ Solidarność i oddziału Skoczowskiego, tego związku zawodowego, mam zaszczyt powitać wszystkich, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Cieszę się, że jest wśród nas duszpasterz ludzi pracy diecezji bielsko-żywieckiej, ksiądz prałat Józef Oleszko. Dziękujemy za sprawowanie mszy świętej, za duchową opiekę nad nami. Jesteśmy zaszczyceni, że jest między nami nasz kolega związkowiec, dziś sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. Serdecznie witamy. Witamy też, tak patrzę, był pod pomnikiem. Czy pan Przemysław Drabek, poseł na Sejm Rzeczpospolitej. Serdecznie witamy, dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Przepraszam, byłem na zapleczu, nie wiem, czy pan wojewoda Jan Chrząż dotarł do nas? Niestety pewnie łączy się z nami duchowo. Witam serdecznie Starostwę Cieszyńskiego, pana Mieczysława Szczurka oraz radnych powiatu Cieszyńskiego. Serdecznie witamy. Witam pana burmistrza miasta Skoczów, pana Mirosława Sitko. Serdecznie witamy. Jesteśmy przy mieście Skoczów. Witamy serdecznie pana Rajmunda Dedwio, przewodniczącego Rady Miejskiej Skoczowa oraz radnych Rady Miejskiej tego miasta. Serdecznie witamy. Wiem, że nie ma wśród nas pani dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Skoczewie, ale witamy serdecznie pracowników tej placówki. Dziękujemy za wielką życzliwość i oddanie i za to, że przyjęli nas bardzo serdecznie i gościnnie. Serdecznie witamy. Też nie miałem czasu dostrzec, czy jest między nami pani dyrektor Halina Szotek, kurator, organizator wystawy w Domu Katechetycznym, którą otworzyliśmy tuż przed mszą świętą. Serdecznie dziękujemy pani Halinie za tę inicjatywę i przy okazji pozwolę sobie powiedzieć, że ta wystawa jest jeszcze do obejrzenia jutro i pojutrze w godzinach między 12 a 15. Witam serdecznie pana Bogdana Szozdę, prezesa Stowarzyszenia Podbeskidzie Wspólna Pamięć. Serdecznie witamy. Witam również przedstawicieli Stowarzyszenia Aktywnych Polaków z panem Michałem Gustkiem. Serdecznie witamy. Witam pana Kazimierza Józefa Węgrzyna, któremu oddam mikrofon w drugiej części spotkania. Serdecznie witamy. Na razie tylko tyle. I wreszcie witam bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy są przyczyną tego spotkania, sednem, sensem, najważniejszą częścią naszego spotkania, czyli dawnych i obecnych działaczy Solidarności z zakładów Skoczowa, Cieszyna, Ustronia, Wisły, z całego powiatu cieszyńskiego, ale też z pozostałych zakątków regionu Podbeskidzie. Są wśród was założyciele Solidarności w roku 1980. Są uczestnicy pamiętnego strajku generalnego w styczniu i lutym roku następnego. Członkowie podziemia solidarnościowego. Wielu z was za swą wierność Solidarności zapłaciło utratą pracy, utratą wolności, wygnaniem z ojczyzny na emigrację. Są też ludzie, którzy dziś kontynuują to wielkie dzieło, któremu na imię Solidarność. Witam was bardzo serdecznie, kierując do każdej i każdego z was słowa szacunku, uznania i przyjaźni. Pozwólcie, że wymienię tylko 4 osoby, arbitralnie wyjęte z waszego grona, ale niejako reprezentujące całość tego zgromadzenia. Pan Adam Gwiszcz i Henryk Juszczyk. W 1981 roku obaj pełnili funkcję wiceprzewodniczących Zarządu Regionu Podbeskidzie NZ Solidarność. Witam serdecznie. Jest między nami Henryk Kenik, przewodniczący Podbeskidzkiej Solidarności w latach 1989-1992. Witamy Henryku, cieszymy się, że jesteś z nami. I wreszcie Marcin Tyrna, szef regionu Podbeskidzie w latach 1992-2014, marszałek Senatu, nasz przyjaciel. Marcinie, witamy serdecznie.
Poproszę teraz o zabranie głosu pana ministra Stanisława Szweda. Panie ministrze, mikrofon należy do pana. Drodzy i szanowni państwo, może nie jako minister, ale jako jeden z was, przyjaciel, bo bez Solidarności nie byłbym ministrem, nie byłoby wolnej Polski, nie byłoby rządu, w którym mam zaszczyt pełnić funkcję i nie byłoby wiele dobrych rzeczy, które się w ostatnich latach dzieją i będą dziać dalej. Także bardzo wam serdecznie dziękuję, że możemy się po raz kolejny spotkać, bo to już 41. rocznica powstania Solidarności w mieście Skoczowie, który odegrał ogromną rolę w budowaniu struktur naszej Solidarności Podbeskidzkiej, ale też później piękny okres walki o odzyskanie Solidarności, walki o niepodległość i to, co tu już dzisiaj było powiedziane, upamiętnienie Solidarności, bo to były tablice i również dzisiejszy obelisk, który będzie wyjątkowy, jeśli chodzi o nasz region i o miasto Skoczów. Także bardzo serdecznie dziękuję wszystkim organizatorom, panu burmistrzowi z miasta Skoczowa, który też tutaj oczywiście jest tym osobą, któremu szczególnie trzeba podziękować za to, że dzisiaj możemy tutaj wspólnie razem tą wyjątkową uroczystość obchodzić. Drodzy państwo, cieszę się, że z wieloma z państwa miałem możliwość wspólnej pracy, Solidarności, teraz trochę w innym miejscu, ale zawsze jak pracuję nad sprawami dotyczącymi spraw społecznych, a takimi się zajmuję w ministerstwie od wielu, wielu lat. Sama nazwa ministerstwo, już mi tutaj pracę przywołują. Praca wróciła do nas i cieszymy się z tego tytułu i polityki społecznej. To sprawy społeczne są nam najważniejsze. I te ostatnie, myślę, lata to rozwiązania, które naprawdę przyczyniły się do rozwoju naszych rodzin, do poprawy ich sytuacji, ale również bytu nas tutaj, którzy działali w Solidarności, bo to jest świadczenie solidarnościowe, które mogą państwo otrzymywać za to, że cierpieli, czy tracili pracę, czy z innego tytułu, ale również wsparcie, bo jest nas tutaj trochę więcej osób, trochę w starszym wieku, również wsparcie dla emerytów, które też jest znaczne. Także te działania, które podejmuję, mają służyć temu, abyśmy wspólnie razem mogli lepiej w naszym kraju żyć, godniej żyć i abyśmy również te wartości, o które walczyliśmy przez wiele, wiele lat, mogli dzisiaj spełniać. Dzisiaj nowe wyzwania, myślę, że państwo też na bieżąco wszystko obserwujecie, widzicie, nie ma łatwo, ale myślę, że jeżeli my wszyscy i duch Solidarności i ten czas Solidarności pozostanie w nas, to damy sobie również z tą trudną sytuacją, która jest obecnie wokół nas, damy sobie radę. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam, moich przewodniczących, z których miałem okazję pracować, Henryka Kenika, Marcina Tybne, z którym przepracowałem wiele, wiele lat, wspólnych lat w regionie Solidarności, ale również później w parlamencie. No i z Markiem Boguszem, z którym też teraz pracuję, bo mam biuro w Solidarności no i mamy dosyć blisko do siebie. Także Marku też dziękuję za wspólną współpracę i wam wszystkim, którzy jesteście w poszczególnych regionach, czy to w pod region Skoczowa, czy Cieszyna, czy w innych miejscach. Serdecznie Bóg zapłać. Życzę wszystkim zdrowia, sił i takiego dobrego ducha. Wszystkiego dobrego. Szczęść wam Boże. Dziękujemy serdecznie za to słowo. Poproszę teraz na scenę gospodarza tego wieczoru, przewodniczącego regionu Podbeskidzie, pana Marka Bogusza. Już bez okularów to nie bardzo. Nie, jest dobrze. Słuchajcie, zastanawiałem się, co mam powiedzieć, bo to przecież kolejna rocznica. Nie chciałem się powtarzać. Wiadomo, że każda uroczystość
żeby była uroczystością, to muszą być jakieś wydarzenia, a te wydarzenia to dzięki wam, siedzącym tutaj. Zresztą tutaj przywoływał przed chwilą Artur te nazwiska, cztery osoby praktycznie rzecz biorąc, ale wiem, że przecież siedzi tutaj więcej bohaterów bezimiennych, którzy w tamtym czasie, w 80 roku podjęli tą walkę o wolną Polskę. Nie byliśmy ostatni, to trzeba też powiedzieć, byliśmy jednym z pierwszych, bo jak pamiętacie, stoczniowcy wypominali tu górnikom, że siedzą po cichu i nie podnoszą głosu w tej sprawie. Myśmy to już podnosili wcześniej, myśmy mieli założone organizacje, zresztą to można zobaczyć było w tym roku na specjalnej wystawie, którą IPN, między innymi tutaj w Skoczowie też była dostępna. Można było zobaczyć, że już 29 sierpnia, czy 20 nawet 5 sierpnia była zawiązana pierwsza organizacja międzyzakładowa tutaj, jeśli chodzi o Podbeskidzie. Jeszcze nie było nazwy Podbeskidzie, jeszcze nie było nawet mowy o Podbeskidziu, ale już się organizowali ludzie, którzy chcieli być w Solidarności i chcieli te wartości Solidarności nieść. Trzeba powiedzieć też jedną rzecz, że jako człowiek wierzący uważam, że ten zaczyn, który był, i to podkreślam wielokrotnie, to był w 79 roku. Na tym Placu Wolności, kiedy przywołane tu słowa przez księdza Józefa były wypowiedziane przez naszego wielkiego Polaka, Jana Pawła II. Niech stąpi duch. Bo właśnie ten duch spowodował, że ludzie, chrześcijanie, bo to też trzeba powiedzieć, specyfika tego terenu, chrześcijanie, potrafili się zjednoczyć i iść po tą wartość, która jest najważniejsza, czyli wolność. Wolność człowieka. Potrafili też zjednoczyć się pod sztandarami Solidarności. Nie patrzyliśmy, że to był brat chrześcijan, z katolik, czy to był protestant. To był nasz brat w związku. I do tej pory tak jest. Cieszę się, że te wyzwania, które są przed nami, to dziedzictwo, które nam zostawiliście, staramy się wypełniać. Przed nami wyzwania może nawet jeszcze większe niż te, które były w latach 80., bo nie mówię tutaj o pracy związkowej. Będziemy też do was prosić, was tutaj, bo teraz zbieramy podpisy pod emerytury stażowe. Ja wiem, że każdy z was, większość, już jest na emeryturze, ale jesteście obywatelem tego kraju i macie prawo podpisać się pod taką petycją, żeby te emerytury stażowe też mogły być w naszym kraju. To decyzja jest danego człowieka, danego obywatela, czy chce iść wcześniej na tą emeryturę stażową, czy nie. Mówimy tutaj o 35 lat stażu kobiety, 40 lat mężczyzn. To jest decyzja tego obywatela, więc chcemy, żeby to suweren decydował o tym, czy chce iść na tą emeryturę, czy chce dalej pracować. To jest nasza praca, którą już teraz wykonujemy. Ale myślę teraz, że trzeba powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy bardzo ważnej. To zagrożenie, które idzie ideologiczne. A my mamy zapisane, że wartości chrześcijańskie w tym związku są najważniejsze. My budujemy i kształtujemy się na wartościach chrześcijańskich. Solidarność klęczała tylko przed Bogiem, a nie przed nikim innym. I to podkreślamy wielokrotnie. Patrząc na te zagrożenia, które teraz macie, które widać w telewizji, gdzie mówią otwarcie już, nie kryją się z tym, mówią otwarcie, że będą wyprowadzać ludzi z kościoła, że będą niszczyć Kościół, to w głowie mi się świeci to światełko, które było powiedziane kiedyś ksiądz prymas Tysiąclecia, powiedział tak, jak będą chcieli zniszczyć naród, to przyjdą zniszczyć pierwszy Kościół. I oni to robią. Wolniej, ale to robią. Nie wiem, czy widzicie teraz na naszych stronach, na Facebooku, co się dzieje, ale na Facebooku już są pierwsze informacje, nie do pomyślenia kiedyś, że w Bielsku Białej, moim ukochanym mieście, będzie Marsz Równości. No coś niesamowitego, co się dzieje. Popatrzcie teraz. Następna rzecz, która się pojawi. Solidarność jest zawsze i była związkiem tolerancyjnym. Solidarność zawsze miała te hasła, które też mówił, było, jest napisane tutaj i w Piśmie Świętym, jeśli chodzi o świętego Pawła, zło dobrem zwyciężaj, to też mówił ksiądz Jerzy. Te słowa nie są dla nas pustymi słowami. My to tym żyjemy. My szanujemy tą drugą osobę, szanujemy ewentualnie inne zdania, ale nie możemy szanować czegoś,
co jest, co niszczy nasze wartości, nasze korzenie, naszą tożsamość. Księży Józefie, zapraszamy. Zapraszamy, księży. To jest te wartości, my na to się nie możemy zgodzić jako Solidarność. I musimy tu jasno i czytelnie powiedzieć, że tutaj nie ma naszej zgody. Tutaj nie ma naszej zgody. Bo to jest kręgosłup pewnego naszego życia, ale to jest kręgosłup też naszej moralności, to jest też kręgosłup naszej ojczyzny. Ksiądz Józef powiedział coś takiego, że my możemy powiedzieć Jezusowi nie. No tak, możemy. Ale w tej sytuacji, czy faktycznie możemy to zrobić? Ja uważam, że nie. Do pewnego momentu może się człowiek cofać, ale później są pewne wartości, które nie może złamać człowiekowi kręgosłup życia. Więc tu absolutnie nie możemy powiedzieć Jezusowi nie. My musimy z tym Jezusem stanąć w obronie tej wartości. I to jest ta rzecz, która na pewno przed nami jest i która na pewno będzie walką, może nie krwawą, bo nie o to chodzi, ale będzie walką długotrwałą. I to też się będzie dziać w naszych rodzinach. Niestety, w naszych rodzinach to też się będzie dziać. Będziemy musieli też stanąć i powiedzieć, czy jesteśmy tu, czy jesteśmy tu. Z przykrością stwierdzam, że politycy, którzy tak wyrażają się, którzy mówią, że można walczyć z tym Kościołem, można powiedzieć coś takiego, że tych ludzi trzeba wyprowadzić z Kościoła, widzę też w Kościele. To jest dla mnie przykre. Bo albo jesteś z Kościołem, albo jesteś przeciwko temu Kościołowi. Solidarność zawsze jest Kościołem. Czy to jest Kościół katolicki, czy to jest Kościół ewangelicki, jesteśmy chrześcijanami. Bo to są nasze wartości. I z tym Kościołem będziemy. Natomiast też jest prawda taka, że te uroczystości, gdyby popatrzeć też z drugiej strony, żeby się mogły odbyć, no to też muszą być jacyś darczyńcy. To musi być ten zaczyn, który się dzieje. I jeżeli pozwolicie, to chciałbym tu w specjalny sposób podziękować ludziom, którzy doprowadzili do tej uroczystości, którą tu jest. Tak czasami patrzę na Marcina i próbuję ewentualnie jego ścieżką iść. Marcin tych pomniczków trochę porobił. Chcę też nadrobić ten czas, Marcin, ale oczywiście daleko mi do ciebie. Więc ten pomnik, który tutaj chcielibyśmy, żeby on trwał i żeby on tutaj stał, to też wynikło z pewnego cytatu, który po raz pierwszy trafiłem na niego w trakcie rozmów z Kuratorium Oświaty, gdzie będziemy robić taką akcję skierowaną do młodych ludzi w rocznicę z tego stanu wojennego, teraz, 40. rocznicy. I tam ten cytat jest jakże znamienny. Też Stefana kardynała Wyszyńskiego. Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie. Właśnie, dzisiaj jeszcze jesteśmy, mamy świadków historii, za chwilę tych świadków nie będzie, ale ten kamień będzie przypominał tym ludziom, że była solidarność i jest solidarność. I te wartości chrześcijańskie, które mówimy, też są w tym kamieniu. Bo za solidarnością są też czyny. Ale żeby ten kamień tu był, to pewne rzeczy się musiały zdarzyć i pamiętam taką rozmowę, rozmawialiśmy o czymś innym, oczywiście z Michałem tutaj siedzącym ze Stowarzyszenia Aktywnych Polaków i rozmawialiśmy o różnych rzeczach i on wtedy wspomniał coś takiego, słuchaj, mam taką firmę, która chciałaby coś przekazać. Ja mówię, co to za firma? Ja mówię, no to jest taka firma, która wydobywa specjalny kamień, gnejs. Nie słyszałem w ogóle tego słowa, nawet nie wiedziałem, co to jest. Zaczęliśmy szukać i okazuje się, że to jest wspaniały kamień, ale który z reguły częściej jest używany jako kara kamienna, tak? Patrzę na pana Łukasza, który jest tutaj przedstawicielem właśnie tej firmy. Pan Łukasz Rydzoń, który przyjechał tutaj z ramienia tej firmy popatrzeć, czy kamień stoi. Stoi, panie Łukaszu. Pan przekaże panu prezesowi i przekaże też to podziękowanie panu Arkadiuszowi Majcherowi, to jest prezes właśnie tej firmy TSM Gnejs, która właśnie nam podarowała ten kamień. Kamień specyficzny, bo jak rozmawiałem tutaj z panem wiceprezesem, to powiedział, że rzadko się zdarza, żeby taką bryłę wydobywać, że raczej takie mniejsze kamienie wydobywają. Takiej bryły nie udało mi się wcześniej wydobyć. 6 ton.
kawał kamienia. Ale myślę, że ten kamień też będzie dzięki temu, że ten kamień jest w tym miejscu, to trzeba tu podziękować tutaj panu burmistrzowi. No bo możemy mieć kamień, możemy mieć darczyńcę, możemy mieć pomysł, ale trzeba też mieć teraz człowieka, który chciałby zrealizować nasz pomysł. I tutaj składam głębokie podziękowanie panu Mirosławowi Sitko za to, że znaleźliśmy wspaniałe miejsce. Bo to miejsce nie jest miejscem przypadkowym. Bo rondo ofiar stanu wojennego nie jest miejscem przypadkowym. To też przypomina też o tych wydarzeniach, które były w 81 roku. Teraz przypadających 40-leciu. To jest przypomina też o tych ludziach, którzy musieli opuścić kraj. Często, gęsto, bo przecież mało o tym kto mówi. Przecież ileś set osób zginęło w stanie wojennym. Nie tylko górnicy na Wujku. Z drugiej strony to są też tragedie rodzinne, bo przy aresztowaniu, rozłące, to też były i dramaty rodzinne, bo rodziny się rozpadały. Za solidarność ci ludzie też w ten sposób cierpieli. Więc panie Mirosławie, bardzo dziękuję, że znaleźliśmy to wspaniałe miejsce, że Rada Miasta tutaj się przychyliła, że mogliśmy to postawić. Nie wiem, czy jest starosta cieszyński, pan Szczurek, ale chyba nie widzę tutaj na sali. Też mu chciałem podziękować, bo ta papierologia jest ogromna. No i tutaj starostwo też stanęło na wysokości i pomogło nam, żeby to przebić tą drogę, jeśli chodzi o papiery, żeby to zrobić. Chcieliśmy to zrobić w 40 rocznicę, no nie udało się ze względu na pandemię, ale też inne czynniki, które były. Ale dopięliśmy tego, co dzisiaj właśnie odsłanialiśmy. Dziękuję księdze Józefie, że ksiądz Józef z nami był zawsze i zawsze jest, że to Słowo Boże zawsze jest do nas skierowane za poświęcenie tego kamienia. Mam nadzieję, że będą inne uroczystości, które pozwolą nam znowu wspólnie działać. Ale też chciałbym w tym miejscu podziękować pani architekt, która nam tutaj to zaprojektowała, bo mamy miejsce, mamy skały, ale trzeba to jakoś skomponować i tutaj pani Magdalena Wojciechowska, nie wiem czy jest, nie ma. Też nam to ładnie ubrała, skomponowała, potrafiła nam to znaleźć, to rozwiązanie. Bo rozwiązanie były też, żeby to w pionie, żeby to jakoś inaczej ułożyć. Okazało się, że najlepsze wyjście wyszło właśnie położyć ten kamień, pokazując tą gramaturę tego kamienia, ale też ogrom tego kamienia i pokazując to, wyeksponować tą największą wartość, czyli po prostu tą jakość tego kamienia, bo to jest no bardzo ładne. I tak kończąc, na koniec, to pozwólcie, że kamień postawiliśmy, ale chcielibyśmy też uroczyście ten kamień jakby przekazać miastu na ręce tutaj pana burmistrza. Mamy takie pismo, ja go pozwolę sobie przeczytać. W imieniu regionu Podbeskidzie NSZ Solidarność mam zaszczyt przekazać władzom i mieszkańcom miasta Skoczów pomnik Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Odsłonięty 30 sierpnia 2021 roku przy rondzie ofiar stanu wojennego w Skoczowie. Niech ten pomnik będzie dla obecnych i przyszłych pokoleń przypomnieniem znaczenia Solidarności w najważniejszej historii Polski, upamiętnieniu narodu polskiego i jego wybiciu się na niepodległość. Niech znane na całym świecie logo Solidarności jest i pozostanie na zawsze znakiem, który jednoczy Polaków, podejmując wspólny wysiłek na rzecz odnowy oblicza ziemi, tej ziemi. Panie burmistrzu, można? Panie Przewodniczący, przepraszam, powtórzcie jeszcze przekazanie uroczyste, bo zrobiliście to tak w kąciku, że jeszcze raz bardziej na środek bym prosił i pana burmistrza i pana przewodniczącego. Tak jest. Bardzo serdecznie dziękujemy za tą ustawkę. Panie burmistrzu, bardzo prosimy o zabranie głosu. Bo ja chciałem, bardzo dziękuję za oczywiście ten podarunek. On znajdzie właściwe miejsce w ratuszu i
będzie uwidoczniony, tak żeby pozostawał zawsze na pamiątkę. Natomiast tak łatwo się pan tego kamienia nie pozbędzie, albowiem chciałbym podarować panu obraz, który został narysowany tutaj przez miejscową artystkę, który pokazuje właśnie ten kamień i Solidarność, napis Solidarność. Także chciałbym teraz panu go przekazać celem, no też wyeksponowania gdzieś w jakimś dobrym miejscu. Tak, tak, jakieś słowo. Jako gospodarz, no to mi takie prawo teoretycznie przysługuje, aczkolwiek chciałem powiedzieć, że przewodniczący związku, można do tej torby, ja po raz któryś już stwierdzam, że jest bardzo dobrym mówcą. Tak, to jest prawda. I w niejednokrotnie prostych słowach, ale bardzo celnych, potrafi wyrazić i myśli, i poruszyć uczucia. My tutaj w Skoczowie od samego początku, jak zostałem burmistrzem, staramy się wdrażać czy realizować te wszystkie rzeczy, które są związane z patriotyzmem, z przypominaniem młodzieży. Ja dzisiaj chwilkę rozmawiałem przy kościele z moim zastępcą, który nie ma 40, i tak żeśmy doszli do wniosku, że przecież ta młodzież już nie jest młodzieżą. Oni w tej chwili również rządzą Polską, bardzo często na bardzo ważnych stanowiskach. I oni nie pamiętają tamtych czasów. Oni nie pamiętają tamtych półek, tych problemów z pałowaniem na ulicach, z niespodziewanymi wizytami milicji, SB i tak dalej, i tak dalej. Nie pamiętają. Skąd mają to pamiętać? Ale ja mam w tej chwili 64 lata, więc już wiele z tych rzeczy pamiętam. W tamtym czasie byłem w wojsku. A co dopiero ta młodzież, która w tej chwili naprawdę jest młodzieżą? Dlatego to jest wspaniała rzecz, którą wy robicie, i bardzo wam za to dziękuję. I my to musimy robić cały czas. Przypominać tej młodzieży, tej prawdziwej młodzieży, coraz młodszej młodzieży, że były takie czasy, że co to znaczy patriotyzm, że to nie jest jakieś wyświechtane słowo, które gdzieś tam można, powiedzmy, używać, nadużywać i tak dalej. Za tym kryją się dramaty, postawy ludzkie, które są obrazowane przez nas. Ja w 2014 roku zostałem burmistrzem, to pierwszą rzecz, którą zrobiłem, wymieniłem pomnik w Skoczowie. Został postawiony ten, który stał tutaj w 1924 roku. Ten pomnik, który został postawiony w 60 którymś, już go nie ma. No bo uznałem za niezbędne, żeby młodym przypomnieć, kto walczył o Śląsk Cieszyński. Gdzie odbywała się ta walka, tak? Ona odbywała się tutaj w Skoczowie. Gdyby nie to, to granica pewnie byłaby na Białce. I gdyby nie ci młodzi ludzie, którzy wówczas tutaj zginęli, to pewnie Śląsk znalibyśmy inny. Tak samo jeżeli o was chodzi. Działaliście, tu chciałem wspomnieć pana Adama Gwizdża, który miał na mnie duży wpływ, że gdyby nie Solidarność, to może mielibyśmy dzisiaj Białoruś. Prawdopodobnie. Na pewno nie byłoby jednego państwa niemieckiego, tylko byłyby dwa. No oczywiście jest to historia alternatywna, możemy wymyślać różne rzeczy, ale tak prawdę mówiąc, jak ktoś w tym starszym pokoleniu pomyśli, no to ile trzeba było, żeby tak było. Więc bardzo serdecznie wam dziękuję za waszą działalność, za wasze poświęcenie, za to, że jesteście. Życzę wam dużo zdrowia, żebyście dalej mogli świadczyć o historii, żebyście mogli przypominać młodemu pokoleniu, żebyśmy mogli odsłaniać kolejne obeliski, pomniki, wspominać o wyklętych,
ponieważ to jest świadectwo naszej historii i to jest przypominanie jej. Bardzo dziękuję księdzu Oleszce i księdzu proboszczowi za uczestnictwo w mszy, za prowadzenie mszy i za poprowadzenie tego przy pomniku. Proszę wybaczyć, trochę jestem może emocjami spowodowany, ale proszę Państwa, trudno tutaj oddzielić te prawdziwe emocje, które temu towarzyszą, od wielkości tego wydarzenia. Skoczów był jednym z najbardziej uprzemysłowionych miast na Śląsku. Tutaj ilość zakładów rzeczywiście była olbrzymia i tutaj mogła rodzić się Solidarność, ale ona by się nie zrodziła, gdyby nie wy, gdyby nie odważni ludzie, którzy się tutaj pojawiali. Gdyby nie dobry przykład. Także jeszcze raz bardzo serdecznie wam wszystkim dziękuję i szczęść wam Boże. Dziękuję panu przewodniczącemu, dziękuję panu burmistrzowi. Była wspomniana młodzież. Ja poproszę dwie przedstawicielki tejże młodzieży. Panny Markówny, bardzo prosimy na scenę. To będą nasze pomocnice przy kolejnej części naszej uroczystości. Jakbyście tam przy stole stanęły, będziecie nam bardzo przydatne. Decyzją organizatorów przy okazji tego jubileuszowego spotkania chcemy uhonorować medalami 40-lecia Solidarności, choć niektórych z was, niektórych z dawnych obecnych działaczy Solidarności oraz wypróbowanych przyjaciół naszego związku. W ten symboliczny sposób chcemy docenić aktywność i działalność każdej i każdego z was. Pozwolą państwo, że będę czytał, moglibyśmy te medale po prostu rozdać tutaj na sali, natomiast chcemy, żebyśmy mogli was zobaczyć. Ta lista nie jest zbyt długa. Pozwolę sobie wyczytywać po 10 nazwisk. Bardzo będę prosił państwa na scenę, a o wręczanie medali i okolicznościowych wydarzeń poproszę pana przewodniczącego Marka Bogusza i przewodniczącego oddziału w Skoczowie Czesława Chrapka. Także poproszę panów już tutaj na scenę. Nie wiem, czy mówiłem, czy nie, bo emocje mnie zżerają. Pan przewodniczący mówił, że nie mam się co przejmować, jak będę prowadził, bo pierwszy raz prowadzę takie spotkanie uroczyste. Pan przewodniczący powiedział, że nie mam się co stresować, bo jesteśmy w gronie przyjaciół. Ja wierzę, że jesteśmy w gronie przyjaciół, ale jestem bardzo zestresowany. Także za każdy z błędów, które już popełniłem, które jeszcze, nie daj Boże, popełnię, przepraszam państwa. I liczę właśnie na tę przyjaźń i rozumiem. Proszę państwa, więc tak jak wspomniałem, będę wyczytywał po 10 osób alfabetycznie. Bardzo będę prosił państwa, żeby stanąć na sekundkę na scenie. Przewodniczący regionu i przewodniczący oddziału wręczą państwu medale. Będzie krótka chwila dla fotoreporterów i później następna grupka. Będzie to chwilkę trwało, ale warto. 40. rocznica kończy się jutro, więc może warto z tej okazji popatrzeć na siebie. Pierwszy na naszej liście pan Henryk Anę. Bardzo prosimy, panie Henryku. Pani Stanisława Bębenek. Pan Stanisław Biłka. Pan Bronisław Brudny. Pan Krzysztof Chudzik. Pani Helena Dobranowicz. Tu już wiem, że pani Helena jest, także bardzo proszę. Pan Leszek Drela. Nie wiem, czy jest pan Leszek? Pan Andrzej Gacek. Widziałem pana Andrzeja, bardzo proszę. Te dziesiątki będą takie małe dziesiątki, ale... Pan Kazimierz Grajcarek. Wiceprzewodniczący z roku 89. Pan Zdzisław Greń. I gospodarz tego miejsca, tutejszej parafii, pan... Przepraszam, ksiądz kanonik Witold Grząba. Bardzo proszę, księże kanoniku, do nas na scenę. Chcemy podziękować za życzliwość, za gościnę, za wspólną modlitwę.
Dziękujemy serdecznie. Jeszcze proszę, Helen, pozostań, bo to musi być. Masz stańcie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Serdecznie gratulujemy. Dziękujemy serdecznie i następną grupę poprosimy na scenę. Jak Państwo widzą, nie weryfikowaliśmy tej listy, więc zapewne nie wszyscy będą. Odczytamy jednak wszystkie nazwiska tych, których organizatorzy chcieli uhonorować tym medalem 400-lecia. Wspomniany już Adam Gwiszcz. Bardzo proszę, Adamie, wiceprzewodniczący z roku 71. Witold Herczek, nie wiem czy... Wiktor, przepraszam, Herczek. Jerzy Hilbryk z Żywca. Nie widziałem Jurka, chyba niestety nie ma. Ale Krzysztof Jasek również z Żywca jest. Krzysztofie, bardzo prosimy. I obok od razu Henryk Juszczyk. Bardzo proszę, kolejny wiceprzewodniczący. Będziemy prawie mieli skład zarządu regionu z 81 roku. Stanisław Kania. Nie wiem, czy Staszek jest, czy nie ma. Jerzy Kasperek z Kent. Henryk Kenik. Heniu, bardzo cię prosimy do nas na momencie, jakbyś mógł. Pan Jan Kędzior, nie wiem, czy jest pan Jan. I Mirosław Kitowski. I ostatni z tejże grupy, nie wiem, czy jest pan Józef Korzusznik. Dawno go nie widziałem. Panowie przewodniczący, czyńcie swoją powinność. Z dziesiątki nam się piątka zrobiła. Panowie przewodniczący, niech też staną z boku i jeszcze na sekundę fotoreporterzy zmienią swoje stanowisko. Brawo! Serdecznie dziękujemy i gratulujemy.
kolejna grupa. Widzę, że na tej liście przeważają działacze z roku 80-81. Może to jest słuszne w roku 40-lecia, że wspominamy tamten pierwszy czas, pierwszy okres działalności naszego związku. Pan Władysław Krzępek. Bardzo prosimy. Edward Kubas. Nie wiem, czy jest Edward z Bielska-Białej. Niestety nie ma. Czy pan Ludwik Kuboszek jest może na sali? Bardzo prosimy. Pani Cecylia Kuk, widziałem, nie wiem, jest między nami? Bardzo prosimy. Dzięki, dzięki. Pan Tadeusz Laskowski. Pani Małgorzata Leśnik. Bardzo prosimy do nas. Andrzej Lityński. Nie wiem, czy Andrzej jest, nie widziałem go. Pani Barbara Malejka. Czy jest pani Barbara? Bardzo prosimy. Henryk Malik. Obawiam się, że Henryk nie dotarł niestety. Nie dotarł również Tadeusz Mędrek, to już wiem, bo podzwonił do nas, że niestety nie będzie mógł być. Ufamy, że wróci do zdrowia jak najszybciej. Panowie przewodniczący. Bardzo proszę panowie przewodniczący stanąć obok. A fotoreporterzy, którzy najwięcej chyba zrobią tu kilometrów, muszą biegać w tej wewte. Bardzo proszę o utrwalenie kolejnej grupy. Serdecznie gratulujemy, serdecznie dziękujemy. Jesteśmy na półmetku. Pan Stefan Miłkus. Nie wiem, czy jest pan Stefan między nami? Ale jest nasz duszpasterz, ksiądz prałat Józef Oleszko. Bardzo prosimy, księże prałacie. Nie był ksiądz między nami obecny, jak dziękowaliśmy za modlitwę, za solidarność, za poświęcenie. Jeszcze raz dziękujemy. Pani Barbara Paszkiewicz. Czy jest pani Barbara? Piotr Pawłowski. To akurat wiem, że Piotr jest, choć nie widzę, jest już Piotr. Pani Jolanta Pelic-Bobko. Czy jest pani Jolanta? Ryszard Pietraszko, Bielsko-Biała. Chyba też Ryszarda niestety nie ma. Ale jest Erwin Raszka, dawno przynajmniej przeze mnie nie widziany. Erwinie, bardzo prosimy do nas. Renata Sanak. Czy jest między nami pani Renata? Pan Władysław Saneta, tu z kolei Żywiec. Bardzo skromna nasza piątka, chociaż jakościowo jest wspaniała. Jeszcze dobierzemy. Pan Stanisław Sikora jest? Bardzo prosimy, panie Stanisławie. I kolejny Stanisław, pan Stanisław Skrzyp. Bardzo prosimy, panie Erwinie, panie Stanisławie, do nas. Panowie przewodniczący, bardzo proszę. Po raz kolejny słyszę, dobrze się odnalazł, prawda, przy gratulacjach. Myślę, że to spotkanie ma
tę dodatkową wartość, a może przede wszystkim jest wartością to, że mogliśmy się spotkać czasami po wielu latach, odnaleźć się. I jeszcze sekundkę, bardzo proszę na scenie wytrzymać. Serdecznie dziękuję. Jesteśmy przy literze S i połowie. Pan Marian Socha, widziałem pana Mariana, serdecznie prosimy do nas. Pan Józef Stoszek. Czy jest pan Józef? Jest również. Pan Mirosław Stroka. Jest pan Mirosław? Jest. Oto to teraz mamy również liczebnie dużą grupę. Pan Mirosław Styczeń. Również jest pan kolejny pan Mirosław. Zdzisław Szczur z Wadowic. Pan Roman Szczypka. Czy jest pan Roman? Jest pan Roman. Bardzo prosimy. Pan Bogdan Szozda. I na koniec po raz kolejny na scenie panie Stanisławie, pan Stanisław Szwed. Bardzo prosimy. Teraz nie wiem, czy trzeba się ściśnie, czy zaraz zobaczymy, czy będą. Nie, chyba się uda. Tak? Serdecznie dziękujemy i serdecznie gratulujemy. Kolejna, nie chcę powiedzieć ostatnia, kolejna grupa. Pan Janusz Tadaszak. Czy jest pan Janusz? Pan Marcin Tyrna. Marcinie, bardzo prosimy do nas. Henryk Urban. Henryku, poprosimy na scenę. Józef Urbanek. Nie wiem, czy pan Józef jest. Na stopniu niecałą. To momentalnie zwłoki. Ale jest między nami pani Jadwiga Utek-Nowrzek. Pani Jadwigo, bardzo prosimy do nas. Pan Eugeniusz Banat.
nasz kolega z zakładów chemicznych w Oświęcimiu niestety nie dotarł. Jest na pewno Lesław Berpachowski. Leszku, bardzo prosimy. Pani Anna Wnętrzak. Czy jest pani Anna? Przepraszam, syn jest w imieniu. Jeżeli jest syn, bardzo prosimy. Pan Maciej Zubek. Nie wiem, czy dojechał do nas. Pan mecenas Maciej Zubek. I żeby zwieńczyć tę całą grupę, poprosimy do nas Przyjaciół Solidarności. Panie burmistrzu, bardzo proszę jeszcze raz na scenę. I pan Przemysław Drabek. Panie pośle, serdecznie prosimy stanąć z nami do szeregu. Właśnie, kurde, nie potrafię zaskoczyć. A, kiedyś go miałem okazję porównać. Jak on się tu spisuje? Mi się wydaje, że ta poprzednia była lepsza. Kobieta. No. Ale włosy obciął. Kawał czasu. Proszę jeszcze chwileczkę zostać na scenie. Jeszcze chwilkę, jeszcze. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy pannom Markównom, które razem z nami dorastają. Córki naszego działacza Michała Marka. Marcinie, bardzo proszę, mikrofon jest dla ciebie. Bracia i siostry, ludzie Solidarności. Celowo wybrałem ten zwrot, bo byliście mnie i myślę między nami bardzo bliscy w naszej drodze życia. W różnych momentach przyszło nam żyć, działać, wątpić, radować się i osiągać sukcesy. Każda rocznica, szczególnie taka jak ta 41-lecia, może nieokrągła, nastawia nas, nastraja do refleksji, do zastanowienia się, czasem tych głębszych, w czym byłem,
co robiłem, co osiągnąłem. Jestem jeden z tych, którzy, tak wielu też tu na tej sali, którzy jeszcze przed porozumieniami gdańskimi było nam dane zostać porwany do Solidarności. 26 sierpnia w mojej firmie, która dzisiaj już nie istnieje niestety, we FAM-ie, po raz pierwszy po prostu prości ludzie, co trzeba podkreślić, robotnicy stanęli po prostu, bo tylko wiedzieliśmy o tym, że jest strajk, że jest po prostu w innych miejscach przestoje. A naszym obowiązkiem było wesprzeć właśnie tych, którzy także i za nas strajkowali i ryzykowali. Bardzo często jest tak. I dziękuję właśnie obecnemu zarządowi regionu, ludziom Solidarności, że pozwoliliście się nam tutaj zebrać, że pozwoliliście postawić ten kamień jako jeden ze śladów, które pozostaje dla potomnych, bo bardzo skutecznie o ludziach Solidarności zaczyna się zapominać, szczególnie młode pokolenie. Problem nauczycieli, problem historii, problem właśnie, który występuje. Ale także chciałbym podkreślić jedną rzecz. Bo bardzo często jest tak, że w takich chwilach zastanowienia i refleksji nad fenomenem Solidarności musimy dotrzeć do źródła. To te warunki, które stworzyły Solidarność. Żyliśmy w państwie totalitarnym, zniewolenia. I co się stało? Kto to sprawił, że nagle po prostu nie kalkulowaliśmy? Przezwyciężyliśmy lęk i obawy w roku 80. To misterny Boży plan. Chcielibyśmy popatrzeć na to właśnie tymi oczyma, że gdyby właśnie nie to, że na stolicy Piotrowej został powołany nasz rodak Jan Paweł II, że Armia Radziecka zaangażowała się dzisiaj to w szczególny sposób i Związek Radziecki w Afganistanie, że nagle policzyliśmy się, zobaczyliśmy, że w tych właśnie prawdach, które w nas były uśpione, tępione, nagle żeśmy zobaczyli po prostu, że jest nas wielu. I że Pan Bóg nam dał odwagę. W pojedynkę nic. W zespole tak. I fenomen Solidarności polega na tym, co o czym się dzisiaj zapomina, że ustrój partii robotniczych, socjalizmu, obalili robotnicy. Tylko oni mogli to zrobić. I tylko właśnie to było z góry. To trzeba przypomnieć, bo dzisiaj niektórzy sobie uzurpują prawo do tego, żeby wypowiadać się, a szczególnie ci, którzy byli na czele, że to oni. Więcej pokory. Więcej pokory. Do Skotana Podbeskidziu pamiętamy w chwilach newralgicznych, kiedy nam się dłonie i głowy trzęsły ze strachu, gdzie uciekaliśmy wtedy. Kto był naszym wsparciem w tych momentach? I dzisiaj w tym miejscu chciałem przypomnieć wspaniałych duszpasterzy, którzy już ich nie ma między nami. Ksiądz Józef Sanak, ksiądz Powada, a także, co chcę podkreślić,
ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy. Taka jest też i prawda o tym czasie i Bogu jesteśmy wdzięczni, sądzę, wszyscy za tą posługę nie tylko ich, ale innych. Bo może niektórzy w mniejszym stopniu w mnie innych cichości to wystąpili. To był rok 80. Wtedy nam się wydawało, że będzie prosto. A nie było prosto. Później przyszły doświadczenia. Wielu z nas było internowanych, wielu z nas było więzionych, prześladowanych z wyrokami. Wielu, co także chciałem podkreślić, nie dało się złapać na konspirze. I dzisiaj niejednokrotnie właśnie nie mają papierów. Ale jest następny etap Solidarności. Rok 89. Przyjęliśmy porozumienie Okrągłego Stołu. Bo co było robić? Ale co się stało wtedy? Wtedy Związek Zawodowy, ludzie pracy zostali praktycznie sami. Niektórzy z nas poszli dobrze do władzy publicznej, politycznej, samorządowej. I nagle ten związek niejednokrotnie stał się ich wrogiem. Wielu z nas pamięta te lata tak zwanych przekształceń własnościowych i tych wszystkich po prostu bezeceństw. Nie tak umiało to wyglądać. Myśmy mieli jako ludzie Solidarności, ludzie pracy świadomość, że cenę trzeba zapłacić za czas systemu planowej gospodarki. Ale nie tak to miało wyglądać. I pamiętam, to na Podbeskidziu, szanowni państwo, dzisiaj to też od czci i wiary się nieraz odsądza. W 95 roku, w momencie, kiedy wszystkie manifestacje i inne rzeczy, które Solidarność wtedy organizowała, i czuliśmy tą bezradność, wtedy było podjęto właśnie w Bielsku Białej. Z całej Polski ściągnęliśmy tutaj ludzi. I powstała akcja wyborcza Solidarność, aby położyć kres. Tylko zatrzymać. Tylko zatrzymać to wszystko, co się działo w sposób nieuczciwy, niegodny i tak dalej. Wiele można o tym mówić. Ale także chciałbym przypomnieć, szczególnie naukowcom z Instytutu Pamięci Narodowej, że to dzięki Podbeskidziu, dzięki takim ludziom jak Andrzej Krajewski, jak Stanisław Szwed i paru innych, powstał Instytut Pamięci Narodowej. Bo nam też zależało na tym, żeby była historia właściwie kształtowana, abyśmy nie żyli w zafałszowanym świecie. O problemach z powstaniem Instytutu i od początku trudno wspominać. Efekty dzisiejszych, można stwierdzić, są bardzo dobre, ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Ale to my, także ludzie, robotnicy, o tym, żeśmy po prostu o to żeśmy walczyli. Chcę przypomnieć też wszystkim, szczególnie niedowiarkom, że dzięki tego okresu, kiedy mieliśmy większy wpływ, po raz ostatni, bo po prostu związek nie jest od rządzenia, położyliśmy tany. To jest to, że dzisiaj w Polsce, przynajmniej w wielu przypadkach, jest pięciodniowy tydzień pracy. To nie było takie wtedy proste. To tak jak z niedzielami dzisiaj pracującymi. Ciągłe pretensje, ciągłe żale. Cieszę się, że właśnie Skoczów jest takim właśnie miejscem, też symbolem w naszym regionie. Wielu z nas przyszło nam wspólnie razem walczyć o te wszystkie nasze sprawy. Ale też trzeba powiedzieć, że po 90 roku niektórzy mówią, że to Solidarność i to, co najgorsze, to na Solidarność. Że to Solidarność przejęła władzę. Oczywiście, kto chce się nami posługiwać, to doskonale wiemy, że tak nie było. Umowa między postkomunistami częścią właśnie
tak zwanych ludzi Solidarności jest po prostu po dziś dzień brzemienna. Chcę podkreślić jedną rzecz dzisiaj, ciągle i wciąż, na nowo. Bo tutaj bardzo dobrze, dziękuję Marku, żeś szeroko o pewnych rzeczach powiedział z tych ostatnich dni. Ale ciągle i wciąż na nowo jest to biblijne powiedzenie, jeden drugich brzemiona noście. To był nasz zaczyn po prostu do drogi naszego życia. I to jest ciągle aktualne. Myślę, że my ludzie Solidarności w sposób szczególny bolejemy nad jedną rzeczą. Że zrobiono wszystko, aby nasz kraj był podzielony na pół. Nie potrafię zrozumieć. Ale muszę to zrozumieć, bo i w mojej rodzinie są też sympatycy. Sympatycy, którzy po prostu nie potrafią czytać, co jest dobre dla kraju, dla obywateli, dla ludzi pracy. Te ostatnie lata po prostu to wyraźnie to widać. Panie pośle, dziękuję. Dziękuję wielu innym, którzy właśnie w tej służbie, czy to na poziomie samorządów także, wypełniają tą misję. Wypełniają tą misję po prostu z wielkim utrudzeniem. Nie w gadaniu, ale w konkretach. Dziękując za to, można tylko życzyć Panu i całemu układowi, abyśmy się nie dali zwariować temu wszystkiemu. Ale nade wszystko, abyśmy mieli nadzieję, że pomimo to, że droga, którą idziemy, którą wyznaczył nam Najwyższy, jest drogą właściwą, ale na tej drodze nie jest tylko właśnie pięknie, ładnie i słonecznie. Taka jest ta droga ludzi wierzących. Taka jest droga ludzi Solidarności. Dziękując za to spotkanie i za ten wyróżnienie, przypomnienie nas wszystkich, życzę Solidarności obecnej, aby w sposób praktyczny osiągnąć cele, które są wyraźnie wyznaczone, bo dzisiaj nie ma oczywiście przy sprzyjających okolicznościach. Ludzie pracy zawsze są w defensywie. Marzeniem było naszym zawsze, aby była równowaga między kapitałem a pracą. Ale tak nigdy nie będzie. I z tym się trzeba liczyć i temu trzeba się podporządkować. Szczęść Boże wszystkim. Dziękuję za to spotkanie, za wyróżnienie. Dziękujemy Panie Marszałku za ten głos. Proszę Państwa, kolejna i ostatnia część naszej oficjalnej części uroczystości to chwila na duchową strawę. Pozwolą Państwo, że zacznę od takiego osobistego wtrętu. W 1982 roku w antykwariacie w Bielsku-Białej znalazłem taki tomik poezji. Nazwisko autora nic mi nie mówiło, Kazimierz J. Węgrzyn. Tytuł intrygował, ale też niewiele mówił. Gdy nocą świeci jasne próchno historii. Ale proszę Państwa, zwróćcie uwagę na tą chorągiewkę. Właśnie ja na nią wtedy zwróciłem uwagę. Czas stanu wojennego, Solidarność jest zdelegalizowana, a ja widzę tę chorągiewkę, którą tu widzimy również na tym naszym logo naszego spotkania. Kilka lat później w podziemnym punkcie kolportażu znajduje kolejny tomik poezji tegoż samego Kazimierza Józefa Węgrzyna, Czarne kwiaty. Proszę Państwa, kilka słów o autorze tych i już chyba w tej chwili kilkudziesięciu innych tomików poezji. Kazimierz Józef Węgrzyn, polski poeta od wielu lat związany z Beskidami. Mieszkaniec Istebnej. Zadebiutował w 1977 roku na łamach tygodnika Gość Niedzielny. W 1979 roku wyszedł jego debiutancki tomik poezji Próba samookreślenia.
za wydany w podziemnej oficynie śląskiej tom Czarne Kwiaty otrzymał nagrodę specjalną Śląsko-Dąbrowskiego Komitetu Kultury Niezależnej. Oczywiście podziemnego komitetu. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W roku 1967 rozpoczął pracę właśnie w Istebnej, w Zespole Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii na Kubalonce. Mieszka tam do dzisiaj, chyba że coś się zmieniło, panie Kazimierzu. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, wymienię tylko kilka. Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nagrody Polonia Pro Arte za dzieło pogłębiające pamięć i godność Polaków, Nagrody imieniem księdza Leopolda Szersznika. Proszę Państwa, zapraszam na spotkanie autorskie z Kazimierzem Józefem Węgrzynem. Panie Kazimierzu, bardzo proszę do nas. Tak chciałbym się wpisać w ten nastrój, który, którego autorem był poprzednik. Modlitwa o Polskę, bo przecież o nią walczyliśmy wszyscy. Panie Boże, o Polskę. Błagam Cię o Polskę. I jasne światło ducha, co ciemność rozproszy. Przecież naród nie może być Chryste jak Judasz, co sprzedał swoją wolność za tych parę groszy. Jeszcze się szarpie, Chryste. Jeszcze trwam w nadziei, że nie wszystko stracone, że przez krzyż wstaniemy i na własnych nogach z podniesioną głową do Twego tronu, Chryste, z honorem dojdziemy. Że wrócimy na drogę wiary i jedności i obcy nas nie będzie okradał i dzielił i obronimy siódmy święty dzień tygodnia i odzyskamy radość wiary i niedzieli. Że nikt nie będzie w Polsce podpalał kościołów i profanował świętych znaków naszej wiary i że zostaną i że nastaną czasy prawdziwej wolności, w niej zadośćuczynienie sądu oraz kary. Przetrwamy terroryzm kłamliwej tolerancji. Nikt tęczą nie nakryje oblicza Maryi. Będziemy wokół Matki żywym murem wiary i nikt nam nie zaciśnie obroży na szyi. Że Twoje święte prawo będzie naszą drogą i będziemy jak żagiel na maszcie Kościoła, w którym wiał będzie mocny wiatr Twojego ducha i zdmuchnie naszą trwogę z pochmurnego czoła. I każde z Twych przykazań będzie naszą drogą. Gdy będziemy zmuszeni stanąć do obrony, Twoja miłość nam będzie niedościgłym wzorem, którą pójdziemy wszyscy przez polskie zagony. Panie Jezu, o Polskę. Błagam Cię o Polskę. By więcej nasze serce od lęku nie drżało, tylu szło za Twym krzyżem, z modlitwą na ustach, tyle pokoleń z płaczem do Ciebie wołało. O Polskę Chrystusową, o Twoje Królestwo, o to, by Twoje prawo było nam wolnością. To prawda, że nie wszyscy byliśmy Ci wierni, ale wszystkich otaczasz przecież swą miłością. A więc rozwiń nad Polską królewskie sztandary Twojego zmartwychwstania w drodze do wolności pod naszym polskim niebem, nad naszą ojczyzną. Niech szumi nieprzerwanie wielki hymn miłości. Minie kiedyś śmiertelny czas apokalipsy. Świat nad własnym grobem stanie przerażony, z popiołów wiary będzie wygrzebywał z płaczem połamane krzyże, gwoździe i ciernie z korony. Trwa zbiorowe morderstwo, to depopulacja, ta śmiertelna pandemia, zaduch trupi, nieprzenikniona mgła, tchórzostwa i niewiary i śmierć w krwiobiegu, którą świat naiwny kupi.
za fałszywą nadzieję, fałszywego Boga, za fałszywy spokój oraz strzykawkę zdrady. Drugi raz Bóg nie przyjdzie, by nas zbawić na krzyżu do tych, co cię zdradzili w trudny czas zagłady. Ja wierzę w Boga Ojca, w Jego święte prawo, w to, że jest wszechmogący na ziemi i niebie, Ojcze nasz, który jesteś, święć się imię Twoje, choć tylu się zaparło, gdy świat jest w potrzebie. Panie Jezu, o Polskę, błagam Cię o Polskę, prosimy, abyś naszej modlitwy wysłuchał, bo tylko Ty zatrzymasz tę apokalipsę szatana, co odebrać nam chce wolność ducha. Bóg zapłać. Dziękuję. Panie Kazimierzu, poprosimy jeszcze na sekundkę. Panie Przewodniczący, bardzo proszę. Serdecznie dziękujemy za tę chwilę z pięknym, z prawdą, za te strofy, za to, że jest Pan z nami. Dziękujemy serdecznie, Panie Kazimierzu. Biorę ze sobą teczkę z programem, ale tu już nie ma nic, proszę Państwa. Obawiam się, że nie mamy pocztu sztandarowego. Jest poczet sztandarowy. Dobrze. Zanim będą ostatnie komunikaty, bardzo proszę, aby poczet sztandarowy się przygotował. To może w takim razie wykorzystam ten moment na ostatnie komunikaty, które mi przekazali organizatorzy. Proszę Państwa, po wyprowadzeniu sztandaru zapraszamy Państwa do kawiarni na drugim piętrze. To jest nazwa, ale jednocześnie lokalizacja, czyli jest to kawiarnia nad nami. Można tam wejść schodami, jeżeli ktoś ma problemy, jest również winda, można wejść tędy, żeby ominąć schody, i przy głównym wejściu też jest winda. Zapraszamy na skromny poczęstunek, chcielibyśmy przy kawie, herbacie, przy czymś słodkim prowadzić dalej nasze nocne Polaków rozmowy. Proszę Państwa, proszę powstać. Sztandar Samorządnego Niezależnego Związku Zawodowego Solidarność Regionu Podbeskidzie. Proszę wyprowadzić. Dziękuję serdecznie. Na koniec pozwólcie Państwo, że jeszcze jedna drobna uwaga. Dawno nas nie było tak dużo. Bardzo się cieszymy, że przyszliście. Bo w Skoczowie właśnie, w Bielsku, takiego grona tak zacnych ludzi trudno nam zgromadzić. Serdecznie dziękujemy za przybycie. Zapraszamy na drugą nieoficjalną część naszego spotkania. Szczęść Boże. Proszę Państwa, tutaj są jeszcze organizacyjny jeden komunikat. Proszę się nie spieszyć na drugie piętro. Kawiarnia potrzebuje parę minut, żeby przygotować poczęstunek, także...